Hej, witajcie w kolejnym odcinku GameTroll TV. W dniu dzisiejszym wraca temat dziwnych gier planszowych. Minęło pół roku, dużo obsuwa, no cóż, tak bywa w życiu, ale mam do Was kolejny materiał i kolejnych 5 dziwnych, naprawdę lekko specyficznych gier. I dzisiaj odcinek lekko tematyczny, ponieważ skupimy się na jakiej tematyce, zobaczycie za chwilę sami. Pierwszym tytułem jest hit z Kickstartera, który zebrał ponad $1 000 000 na swoje wydanie. Jest to gra The Secret Hitler. Znajdź Hitlera wśród swoich znajomych. Tematyka jest lekko niepokojąca, no i faktycznie wiele ludzi uważa, że jest słaba i na forach nawet Polsk się przewija opinia, że w taką grę nigdy nie będziemy grali, bo to Hitler, jak można promować Hitlera. No i faktycznie jak się spojrzy na grafiki i ogólnie jak ta gra wygląda, jak jest jej cel, to ten Hitler jest troszkę tutaj wciśnięty na siłę chyba po to, żeby troszeczkę szokować się, to jest Secret Hitler. Kochanie, czy jesteś Hitlerem? No więc właśnie, tak to wygląda. Ogólnie rzecz biorąc, gra jest kopią Resistance'a, Kupa, Avalonu i innych tego typu gierek, w których po prostu głosujecie za kimś albo przeciwko komuś, żeby ten ktoś coś poszedł i zrobił, najczęściej po prostu zagrał kartę na dobre i na złe. Z takim twistem, że po prostu głosuje się na pewne ustawy, które mają przejść, a te ustawy są wybrane przez prezydenta i kanclerza Republiki Niemieckiej przed objęciem przez Hitlera i partię nazistowską władzy. Czyli jest sobie kilku graczy, którzy są dobrymi liberałami i chcą dobra Niemiec, oraz kilku faszystów, w tym Hitler, którzy chcą, żeby to czuło się źle. Wybieramy sobie kanclerza i prezydenta, oni wybierają ustawy, za którymi będziemy głosowali. Ustawy nazistowskie wprowadzają nam nowe umiejętności, nowe możliwości, które możemy używać w grze, żeby kontrolować to, co się dzieje. Pozwalają na przykład eliminować innych graczy, albo podglądać, kto ma jaką przynależność polityczną, a ustawy liberalne, po prostu jak zbierzemy 5, to wygrywają ci gracze dobrzi. Również jak zabijemy Hitlera, bo zbędziemy się go z gry, to też wygrywają ci dobrzy gracze. No więc gra jest całkiem prosta, tutaj jakichś super twistów nie ma. Wydaje się ciekawa, no na pewno jest całkiem specyficzna, ponieważ możecie się wcielić w Hitlera, który do tego wygląda jak wąż. Cóż, kto nie chciałby zapytać kogoś, czy nie jest Hitlerem. Jesteś Hitlerem? Drugą dzisiejszą dziwną grą planszową jest specyficzna gra, która została wydana prawdopodobnie w latach pomiędzy 65 a 70 rokiem i opowiada o tym, jak to można zniszczyć amerykańskich imperialistów, bo to widzicie plansze i tutaj dzielni wojownicy Wietkongu mierzą się z Amerykanami, no i gra jest prostacka, tak jak widać, rzucamy sobie kostką, ruszamy się kilka pól do przodu, kto pierwszy dojdzie do końca, spycha podłych Amerykanów do morza. Cytując to, co jest napisane pod spodem, teraz wykażę się znajomością języka zagranicznego. Czyli pogrzeb amerykańskich imperialistów w bezgranicznym morzu wojny ludowej. Polecam. Z ciekawostek losowo wybiera się, kto zaczyna pierwszy i zaczyna pierwszy gracz, który wylosował czerwony pionek. Czerwony. Wiecie o co. Z ciekawostek, wykonanie takich zadań jak wysadzenie składu amunicji, zestrzelenie samolotu czy uratowanie jakiegoś prisoner of war, czyli więźnia, wydaje wam jedną turę. Podczas gdy na przykład wejście w amerykański gaz rozpylony na naszych biednych robotników powoduje, że jedną turę tracicie, no i sobie granie chodzicie po planszy, jest to wszystko bardzo proste, no ale ta tematyka naprawdę ciekawa. Kolejna gra to modyfikacja naszej ulubionej pozycji, czyli gry Monopol, tak! I o ile Monopol możemy uznać za dziwną grę propagującą kapitalistyczny styl życia i zabieranie sobie kasy, o tyle pewien profesor ze Stanów Zjednoczonych, który miał troszeczkę lewicowe poglądy, postanowił zrobić sobie taki projekcik i oto widzimy mutację Monopolu pod tytułem Walka klas, w której to wcielamy się w biednych robotników i staramy wygrać tą wojnę klas z podłym imperialistycznym kapitalizmem. Zło w czystej postaci. Idea gry jest taka, że większość graczy to robotnicy, którzy muszą się zjednoczyć, żeby pokonać złego kapitalistę, który rządzi grą i rzuca im kłody pod nogi. No jeżeli się nie zjednoczą i nie pokonają tego kapitalizmu, no to oczywiście umierają z głodu. Gra propaguje ogólnie przyjętą politykę marksistowską, no i pozwala sobie chodzić po planszy, podczas gdy kapitaliści próbują nas zniszczyć. No wiecie, taka codzienność w życiu każdego dobrego marksisty. Na chwilę wracamy sobie do tematów nazistowskich, ale tym razem nie wspominanych przez współczesne wydawnictwa, a gry bardzo, bardzo starej, bo z lat 30. poprzedniego wieku, mianowicie Jagd auf Kochlenklau, czyli Złodziej w kopalni węgla, która opowiada o tym, jak to zły złodziej, domyślmy się jakiej narodowości, w końcu lata 30. Niemcy, niszczy naszą wspaniałą gospodarkę III Rzeszy, kradnąc węgiel. Niestety na temat samej rozgrywki, jak ona wygląda, ciężko coś powiedzieć, ponieważ jedyne czym dysponuje to ten wspaniały obrazek, dostarczony nam dzięki uprzejmości The British Museum. No ale cóż, jak widzicie, gry planszowe służby ludzkości już od dawna. Ostatnią grą, która mnie mega zaciekawiła i naprawdę jest dosyć dziwna i znowu wracamy do wcielania się w członków jakichś totalitarnych systemów, które mordują ludzi i są generalnie złe, więc ten odcinek jest pod takim względem mało humanitarny. Tym razem możemy się wcielić w ludzi kontrolujących Związek Radziecki.
czyli Kremlin. Zbuduj swoje własne politbiuro. Gra polega na tym, że umieszczamy szablony wpływów naszej frakcji na wymyślonych postaciach. W podstawowej wersji w rozszerzeniu pojawili się już Stalin, Lenin i inni bohaterowie rewolucji, których mogliście sobie kontrolować. Każda z tych postaci ma jakieś specjalne umiejętności, zależne od tego, jaką funkcję pełniła w wspomnianym już politbiurze i pozwala nam wpływać na losy tego, co się dzieje na planszy. Naszym celem jest posiadanie największej ilości wpływów na szefie partii, który na paradzie pod koniec każdego roku wystawia się tam przed wszystkimi i macha ręką. I za to, że mamy najwięcej punktów poparcia na nim, no to my zgarniamy również punkciki zwycięstwa i po trzech takich udanych paradach, po trzech zebraniach punktów, jak mamy trzy takie punkty zebrane, wygrywamy grę. Gra się w ogóle doczekała w 2014 Kickstartera, na które zostały zebrane pieniądze i została od nowa zrobiona, no bo kto nie chciałby grać w grę, w której można wysyłać ludzi na Syberię, stawiać ich pod ścianą i rozstrzeliwać, jeżeli mają akurat w tych postaciach więcej wpływu inni gracze. W grę, w której możecie kontrolować szefa KGB, który mówi, kogo trzeba wyeliminować z gry. No i słuchajcie, jak wspaniałe jest to, że możecie na przykład grać Józefem Stalinem, który ma ileś tam lat i za każdą ryzykowną akcję każda z postaci posuwa się ileś tam lat do przodu i im ryzykowniejsze te akcje, im starsza jest postać, tym większe ryzyko, że ktoś zejdzie. Możecie sobie na przykład grać Stalinem, który próbuje tutaj zrobić jakieś zmiany w rządzie i przez to umiera na zawał. Niesamowite. Kto nie chciałby w to zagrać, naprawdę. Nawet sprawdziłem, jest dostępne na eBayu, tylko 40 kurczę dolarów za przesyłkę, abym kupił. I tym tytułem kończymy dzisiejszy odcinek Dziwnych Gier Planszowych. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dzisiaj skupiliśmy się na jednym konkretnym temacie. Cały czas jeszcze jest trochę tych gier, w tym bardzo dużo polecanych przez Was do obróbki. Będę się starał z tym walczyć jak najczęściej. To była duża obsuwa. Mam nadzieję, że to się tak nie powtórzy kolejnym razem i pojawia się szybciej na kanale z tym tematem. A czego się nauczyliście, drodzy widzowie, w dzisiejszym odcinku? Otóż, jeżeli startujecie z kampanią na Kickstarterze, to wcielenie się w totalitarnego mordercę i dyktatora bądź gra o wybuchających kotkach, to zawsze sposób na zarobienie dużej ilości pieniędzy. Tyle ode mnie, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku GameTroll TV. Hej!